To była prawdziwa muzyczna inwazja Katowic na Wrocław. Inwazja przeprowadzona przez ponad 130 artystów, aż 7 koncertów. Mówię o inwazji, bo jesteśmy przecież na dziedzińcu Arsenału, a więc możemy używać poetyki militarnej. Jedną z niewątpliwych gwiazd katowickiej prezentacji tu we Wrocławiu był koncert katowickiego zespołu Wołosi w projekcie Transkaukazja, w projekcie, który Wołosi współtworzą razem z gruzińskim zespołem 33A. Ja w Jasamidze, legendarny muzyk gruziński i nasz wspólny projekt, projekt Ludzi Gór, którzy tak samo troszkę rozumieją muzykę. Jest to muzyka trochę rockowa, a trochę również ludowa. Tak jak nie lubimy połączeń, to tutaj to połączenie z Gruzinami jest czymś dla nas specjalnym. Katowicka prezentacja była bardzo muzyczna, ale nie zapomnieliśmy również o sztukach wizualnych. Ten świat reprezentował tu we Wrocławiu znakomity belgijski rysownik Philippe Paquet. Zafascynowany jazzem stworzył kilka komiksów poświęconych historii jazzu i właśnie kadry z jednego z nich, Graphicology, zaprezentowaliśmy w murach wrocławskiego Arsenału. Znajdujemy się w kamienicy Rynek 25 we Wrocławiu, gdzie zainstalowaliśmy centralę eksperymentów dźwiękowych. Jest to inicjatywa podjęta przez Biuro Dźwięku Katowice. W ramach naszej tygodniowej rezydencji zorganizowaliśmy szereg koncertów, kilkanaście koncertów eksperymentalnych, dźwiękowych, wykorzystujących nagłośnienie kwadrofoniczne. W ramach warsztatów układy kolektywne budowaliśmy bardzo proste syntezatory dźwięku. Udało nam się stworzyć małe, samogrające instrumenty, którymi można też sterować. Myślę, że udało nam się pokazać, dlaczego Katowice zostały w grudniu zeszłego roku miastem muzyki UNESCO. Pokazać, że muzyka w Katowicach jest jednym z najważniejszych elementów pejzażu kulturalnego.